A teraz spójrzcie na swoje życie wstecz. Nie namawiam was do rozpamiętywania przeszłości. To tylko taki wgląd w pewne zjawisko. Na pewno zdarzyło się wam pożyczyć coś od kogoś i nie oddać. Są różne tego przyczyny. Czasem ktoś nie chce oddać pożyczonej rzeczy, bo jest to coś, o czym marzył. Czasem nie można już oddać, bo to kontakt z właścicielem się urwał. Bywa też, że ktoś wyłudził od nas jakąś rzecz i obiecał dać coś w zamian. Nie dał, okłamał nas. Czujemy się z tym bardzo źle. Cudzy przedmiot, cudza energia. To coś nie nasze staje się jak drzazga w stopie. Pożyczone to nie kupione. Naruszenie równowagi energii wszechświata. Nawet kiedy po latach taki przedmiot odnajdziesz w starych rzeczach, to pojawiają się wspomnienia, poczucie winy. Są tacy, którym się wydaje, że potrafią je zagłuszyć. To iluzja. Ono jest obecne i w momentach ciszy pojawi się na pierwszym planie. Ale przecież mamy radyjko. Można wszystko zagłuszyć. Telewizor też mamy i seriale. A gdyby tak cofnąć czas? Oddalibyście ten przedmiot właścicielowi? Jeśli macie komuś coś pożyczyć, to lepiej mu to podarujcie. Można też sprzedać mu za przysłowiową złotówkę. Wtedy wszystko będzie w równowadze. Mój kolega, kiedy coś pożyczał, mówił: pożyczam ci to na czas nieograniczony. Nie pożyczam nic od nikogo. Jak nie mam czegoś, to kupuję. Takie życie jest prostsze, a spokój i wolność są dla mnie najcenniejsze.